Od zawsze byłem typem marzyciela. Uwielbiałem siadać w ciemne, bezksiężycowe noce na podwórku mojego domu i patrzeć w niebo. W takich momentach do głowy przychodzą najróżniejsze rzeczy. Po chwilach zdumienia zrobiło się pewnie zimno i wróciliście do domu po coś ciepłego do picia. Kiedy nalewacie sobie ciepłej herbaty do waszego ulubionego kubka, macie kilka opcji. Możecie poczekać, aż herbata ostygnie, przeglądając YouTube'a. Możecie wypić wrzątek i poparzyć sobie podniebienie. Ale możecie zrobić coś jeszcze. Coś, na czym ja łapię się bardzo często. Możecie zadać sobie pytanie. Skąd ten kubek i herbata, która się w nim znajduje? Oczywiście krótką odpowiedzią jest to, że herbata to zagotowana woda połączona z odpowiednią mieszanką ziół w ceramicznym kubku. Ale skąd ta woda? Skąd te zioła? Skąd ten kubek? Woda z kranu, zioła z plantacji, a kubek z fabryki. A teraz przestań wymyślać i pij tę herbatę, bo zaraz ostygnie. A skąd ta woda w tym kranie? Zioła na plantacji i ceramika w fabryce? Możemy kontynuować nasze szukanie takiego poziomu zero, aż dojdziemy do głównego gościa naszego dzisiejszego odcinka. Do atomu. Ale wtedy możemy zadać sobie kolejne bardzo frapujące nas pytanie. Skąd ten atom? W końcu zadaliśmy ciekawe pytanie, na które nie ma szybkiej odpowiedzi. A przynajmniej większość jej nie zna. Jeżeli jeszcze tutaj jesteście ze mną, to zapraszam was na dzisiejszy odcinek z Gwiazdą Wieczoru. Atomem. Rozdział pierwszy. Od atomizmu do nieoznaczoności. Historia atomu sięga już starożytności. Filozofowie zadawali sobie wówczas pytania o naturę otaczającego ich świata oraz najmniejszych jego składowych. W V wieku przed naszą erą Demokryt z Abdyry stworzył na podwalinach pracy swojego mistrza teorię atomizmu. Postulował, że wszystko jest zrobione z małych, niepodzielnych cząstek. Pomimo, że jego praca nie była poparta dowodami naukowymi, postulował, że atomy różnią się kształtem i rozmiarem w zależności od tego, co tworzą. Nazwał te cząstki atomos, z greckiego niewidzialny. Na ugruntowanie się teorii atomu musieliśmy poczekać aż do XVIII wieku, kiedy to na scenę badań nad cegiełkami wszechświata wkroczył John Dalton. Dalton udowodnił, że substancje zawsze rozpadają się na te same cząstki, zwane atomami. Tym samym rozpoczął debatę o naturę cegiełek wszystkiego, co nas otacza. Jednakże na kolejne odkrycia w tej dziedzinie poczekaliśmy prawie jeden wiek. J.J. Thomson, badający promieniowanie katodowe w 1897, odkrył istnienie elektronu. Stworzył tak zwany model rodzynek w cieście. Upraszczając, żeby was nie zanudzić. Model postulował, że małe rodzynki, czyli elektrony, są niejako wypełniaczem w cieście złożonym z pozytywnie naładowanej materii. Za odkrycie elektronu otrzymał Nagrodę Nobla. Lecz jego model atomu nie przetrwał próby czasu, za sprawą jednego z jego doktorantów. Tym doktorantem był Ernest Radenhoff. Postanowił on zbadać atomy bardziej dokładnie za sprawą pewnego eksperymentu. Wystrzeliwał porcje dodatnio naładowanych promieni alfa w stronę cienkiej złotej folii. Podczas eksperymentu okazało się, że część promieniowania przebijała się na drugą stronę folii, jednak część była odbijana w przeciwną stronę. W głowie Ernesta pojawiło się wyjaśnienie, że atomy nie są zbitymi jednolitymi obiektami, a raczej tworzą niejako sieć. Ponadto stwierdził, że większość atomu jest pusta. W jego teorii większość masy znajdowała się w jądrze, które nazwał nukleonem, a elektrony niejako okrążały jądro w znacznych odległościach.
Niejako potwierdzeniem tej teorii było to, że promieniowanie alfa przechodziło przez folię, kiedy trafiło na przerwę w sieci atomowej, a odbijało się, kiedy trafiło na pozytywnie naładowane jądro. W późniejszych badaniach odkryto, że wodór składa się z jednego elektronu i jednego jądra, które jest dodatnio naładowaną cząstką. Zostało nazwane protonem. Dalsze badania zapoczątkował w 1913 roku Niels Bohr, niejako rozszerzając pracę swoich poprzedników. Zasugerował, że elektrony okrążają jądro na sztywnych orbitach o określonych energiach. Jeżeli energia elektronu się zmieniła, to może ją skoczyć na wyższą bądź niższą orbitę. Jego model na stałe zawitał w świecie nauki i obecnie jest uczony w szkołach na lekcjach chemii oraz fizyki. Później jednak dowiedzieliśmy się, że elektrony nie zachowują się tak jak stałe cząstki, ale również jak fale, przez co nie da się dokładnie określić, gdzie się znajdują. W tym momencie na scenę wkroczył Werner Heisenberg ze swoją teorią nieoznaczoności. Według teorii nieoznaczoności Heisenberga nie da się jednoznacznie dokładnie mierzyć pozycji oraz prędkości elektronu. Musimy się zdecydować na jedno bądź drugie. To przełomowe odkrycie stworzyło obecnie przyjmowany model, w którym elektrony nie poruszają się po ścisłych orbitach, lecz raczej są w tak zwanej chmurze elektronowej, czyli przestrzeni potencjalnych punktów położenia wokół jądra atomowego. Co ciekawe, odległość pomiędzy atomem a jego elektronem mogą być astronomicznie wielkie, ale to jest już opowieść na inny odcinek. Później w 1932 roku James Chadwick, wykonując podobne doświadczenie do swoich poprzedników, odkrył istnienie neutronów. Rozdział drugi. Czym jest atom? Skoro wiemy już, jak odkryto atom, to podsumujmy swoją wiedzę i zapytajmy, czym jest atom? Atomy to cząstki, z jakich zbudowane są pierwiastki chemiczne. Atomy składają się z jądra atomowego zwanego nukleonem oraz elektronów, które otaczają to jądro. Jądro atomowe zbudowane jest z protonów oraz neutronów. Kiedy słyszycie słowo jądro atomowe, zapewne macie przed oczami różnokolorowe kuleczki zamknięte wewnątrz okręgu. Jest to model atomu Bohra-Sommerfelda. Jest to uproszczony model używany w szkołach w celu wyjaśnienia działania atomów. W rzeczywistości model atomu jest bardziej skomplikowany. Elektrony nie poruszają się po kołowych orbitach, lecz mamy do czynienia z tak zwaną chmurą elektronową. Atomy nie są najmniejszymi obiektami we wszechświecie. Taki na przykład proton jest zbudowany z kwarków, jeszcze mniejszych cząstek elementarnych, chociaż klasyfikacja co wchodzi w skład cząstek elementarnych zmieniła się na przestrzeni lat. W zależności od konfiguracji protonów otrzymujemy różne pierwiastki. Zapewne każdy z Was słyszał o układzie określonym pierwiastków. Miejsce każdego pierwiastka w tym układzie jest określone na bazie liczby atomowej, która informuje nas o ilości protonów w jądrze danego atomu. W atomie danego pierwiastka ilość protonów jest stała. Atomy mogą zyskać lub stracić elektron, co powoduje powstanie jonów dodatnich bądź ujemnych. Atomy tego samego pierwiastka mogą również pozyskać dodatkowy neutron w swoim jądrze, tworząc izotop danego pierwiastka. Najprostszym pierwiastkiem we wszechświecie jest wodór. Składa się on z jednego protonu oraz jednego elektronu. Jeżeli do tego układu dodamy neutron, powstanie deuter. Kolejny neutron powoduje powstanie trytu i tak dalej. Tak właśnie powstają izotopy. Jednocześnie muszę zaznaczyć, że niektóre izotopy są stabilne, a inne nie.
skoro szybką powtórkę ze szkoły średniej mamy już za sobą, to najwyższy moment zadać sobie pytanie, skąd to wszystko dookoła nas się tutaj wzięło. Rozdział trzeci. Najpiękniejsza bajka na dobranoc, której nigdy nie usłyszałeś. Skoro wiemy już, jak odkryto oraz z czego są zbudowane atomy, czas zadać sobie pytanie, skąd się one wzięły? Do powstania nowych pierwiastków potrzebna jest olbrzymia ilość energii. Żeby stworzyć nowy pierwiastek, potrzeba zderzyć ze sobą inne pierwiastki z ogromną prędkością. Do tego potrzeba olbrzymich temperatur oraz ciśnienia. Gdzie możemy szukać takich fenomenów? Odpowiedź brzmi w gwiazdach. Jeżeli zbadamy temperaturę powierzchni Słońca, zorientujemy się, że wynosi zaledwie 5700 kelwinów. To nie brzmi imponująco. Ale jednak badając już temperaturę jądra gwiazdy, okazuje się, że są to miliony stopni, a konkretnie mówiąc 15 milionów. Okazuje się, że w takich warunkach może zachodzić zjawisko fuzji termojądrowej, czyli łączenia się lekkich pierwiastków w ciężkie. Normalnie atomy za pośrednictwem sił oddziaływań odpychają się wzajemnie z powodu naładowania ładunkami jednoimiennymi. Lecz ekstremalna temperatura rozpędza atomy do tak wielkich prędkości, że pozwala to na zderzenie się dwóch jąder. Pod wpływem ekstremalnych temperatur i ciśnienia atomy wodoru zderzają się ze sobą, tworząc hel. Do stworzenia każdego atomu helu potrzeba 4 atomów wodoru. Wskutek pierwszego zderzenia powstaje deuter, jeden pozyton oraz neutrino. Następnie deuter łączy się z wodorem, tworząc hel 3 oraz promieniowanie gamma. A następnie 2 jądra helu 3 łączą się ze sobą, tworząc hel 4 i 2 jądra wodoru. Ten cykl to tak zwany cykl protonowy. Wyróżniamy jeszcze kilka innych cyklów, ale o fuzji termojądrowej opowiemy sobie kiedy indziej. Pytanie. Czy w ten sposób powstają wszystkie pierwiastki? Odpowiedź brzmi tak i nie. Okazuje się, że wewnątrz gwiazd mogą powstać wszystkie pierwiastki aż do żelaza. Kiedy zostanie ono wyprodukowane, gwiazda nie posiada już wystarczającej energii do produkcji cięższych pierwiastków. Ale zaraz, przecież żelazo ma numer 26 w układzie okresowym. Co z pozostałymi naturalnie występującymi pierwiastkami? Skoro nie mogą powstać w jądrach gwiazd, to skąd one są? Odpowiedź jest dość niezwykła. Pozostałe pierwiastki powstają na dalszej drodze ewolucji gwiazd. Tak, gwiazdy jak ludzie umierają i zmieniają się w różne inne fascynujące fenomeny astronomiczne. Jednym z nich są gwiazdy neutronowe, prawie całkowicie zrobione z neutronów. Co ciekawe, takie gwiazdy mogą się zderzać. W wyniku tych zderzeń powstają ekstremalne warunki, które pozwalają na szybką fuzję ciężkich pierwiastków. Zjawisko zderzenia ze sobą dwóch gwiazd neutronowych to kilonowa. Można by jeszcze podywagować o zderzeniach czarnych dziur, supernowych, hipernowych, jetach, ale wydaje mi się, że wystarczy już tych opowieści na jeden odcinek. Kiedy gwiazda spali całe paliwo, wybucha, rozrzucając swoje bogate w pierwiastki wnętrze po całej galaktyce. Można by zadać pytanie, skąd się wzięły pierwsze atomy wodoru we wszechświecie, z których zbudowane są gwiazdy? Odpowiedź brzmi, powstały w wielkim wybuchu, na początku czasu. Ale o wielkim wybuchu kiedy indziej. A więc, co jest naszą tytułową bajką na dobranoc? Wyobraź sobie, że wszystko, co cię otacza i z czego jesteś zbudowany, jest zrobione z atomów. Te atomy znajdowały się miliardy lat temu w wielkich reaktorach termojądrowych, czyli w gwiazdach. Co jeszcze ciekawsze, to dużo z tych atomów pochodzi z różnych gwiazd. Jak to powiedział kiedyś Carl Sagan, jesteśmy wszyscy zrobieni z kosmicznego pyłu. Dodam tylko od siebie, że jesteśmy stworzeni z kosmicznego pyłu, który powstał we wnętrzu wielkich gwiazd, które umierając dały możliwość początku nam, ludziom. Na sam koniec chciałbym przytoczyć kilka słów mojego idola, Neila deGrasse Tysona,
który podczas jednego z wywiadów został zapytany, jaki jest the most astounding fact, czyli w wolnym tłumaczeniu najbardziej zniewalający fakt. I podczas tego wywiadu odpowiedział właśnie w taki sposób, jak za chwilę wam opowiem. Niech to będzie takie podsumowanie dzisiejszego odcinka. Najbardziej zniewalający fakt. Najbardziej zniewalającym faktem jest świadomość, że atomy, które tworzą życie na Ziemi, atomy, które tworzą ludzkie ciało, mają swój początek w jądrach gwiazd, które gotują lekkie pierwiastki w cięższe pod wpływem olbrzymiej temperatury oraz ciśnienia. Te gwiazdy, masywniejsze spośród ich wszystkich, kiedy stały się niestabilne pod koniec swojego życia, zapadły się sobie i wybuchły, rozrzucając swoje bogate wnętrze po całej galaktyce. Wnętrze pełne węgla, azotu, tlenu i innych fundamentalnych cegiełek życia. Te cegiełki stały się częścią obłoków gazowych, które coraz to bardziej się zagęszczały, aż w końcu zapadły się pod swoim ciężarem, tworząc kolejne pokolenie układów słonecznych, gwiazd z planetami orbitującymi wokół nich. Te planety mają teraz niezbędne składniki dla życia. Więc kiedy ja patrzę na nocne niebo i wiem, że tak, jesteśmy częścią tego wszechświata, jesteśmy w tym wszechświecie, ale co ważniejsze niż te dwa fakty, to wszechświat jest w nas. Kiedy rozmyślam nad tym faktem, myślę, że wielu ludzi mówi, że czują się malutcy, ponieważ są mali, a wszechświat jest taki duży, ale ja czuję się wielki, ponieważ moje atomy pochodzą z tych wielkich gwiazd. Daje to poczucie połączenia ze wszechświatem. Tego właśnie chcemy w życiu. Chcemy czuć się połączeni. Chcemy coś znaczyć. Chcemy się czuć jak uczestnik w wydarzeniach wokół nas. Tym dokładnie jesteśmy. Z samego powodu, że żyjemy.